Poziom, także jego AD carry już wrócił do bazy. Raczej tutaj Matisław bez większych problemów, chociaż ucieka. Zdaje sobie sprawę, że Dominant także to wszystko dobiega. Oż, ten błysk był fatalny i pierwsza dla Polaka, na Polaku, Kubyt. Świetny pomoc z tą pierwszą krwią. No, ale teraz wracamy do akcji, ponieważ w tarapatach jak na razie jest Brunes, on nie ucieknie stąd, bo nie ma błysku, chociaż o, myślałem, że jeszcze ze sobą ściągnie do grobu Dominanta, ale dosłownie jednego ataku zabrakło. Garnie tą falę minionów i zacznie pracować nad wieżą. Kaskus oczywiście ma teleportację, ale możliwe, że najpierw będzie asekurował swój zespół, który podejmuje Heralda. Jest inicjacja od Raxu, tylko tutaj dwóch zawodników. Shockwave łapie jednego z Polaków i jest także eliminacja dla Dominanta. Ale Anorthosis nie chce się zatrzymywać, jednak muszą po prostu z tego zwiewać. Pookie Style z trafieniem dla siebie tak samo jak i Kackos, który eliminuje tego Thresha, ale teraz jest sam w sporych tarapatach. Ten błysk w złą stronę. Oj, Żorzoc też wchodzi bardzo agresywnie. Pookie będzie cały czas pracował. W tym wszystkim to nie ma Wulu, który nie ma teleportacji. Ale Loki, on próbował zgarnąć ze sobą Łukasza. To się jednak nie uda i tutaj Polacy odnoszą sukces, ale dużym kosztem. No i teraz ma dostępną teleportację, tak samo jak i oczywiście Kackos. Tarapaty? Tarapaty małe, ale nie takie duże. Ale będzie w stanie midlaner Anorthosis z tego wyjść cało. I po raz kolejny Polacy podchodzą pod tego Heralda, ale nie ma Erki Kackos. Ani Erka, ani Flash niedostępne i to jest szybka eliminacja. Czy Grecy zdążą powalczyć jeszcze o tego Heralda? No niekoniecznie, Brunes go przejmie. Też nie ma Erki. Niedostępny, więc także jest na niego wydany wyrok. I to kolejna eliminacja dla tej Zai, która już ma drugą na swoim koncie. Jeszcze ani żelazna logika, ale było wiele spotkań, w których zespoły, które naprawdę rozpoczynały w gorszej sytuacji, i tak wracały, i tak im się udawało zwyciężyć ten mecz, więc ja jeszcze bym tutaj absolutnie nie skreślał kiki. No właśnie, bo spójrz na to, co się dzieje. Dominant wyłapany, to może być spory problem dla greckiej formacji. Aha, na plecach Kackos teleportuje i Dominant zostanie wyeliminowany. Jest bardzo twardy, jeszcze próbował Brunesa ze sobą zgarnąć, ale to się nie stanie. Zbyt głęboko w pojedynkę zgarniał tego smoka, ale Anorthosis kompletnie może im na to pozwolić, chyba że i tak Dominant tutaj podejdzie, będzie próbował kradzieży. Popatrz, Brunes jeden poziom niżej i najpierw chcą go w ogóle wyeliminować. Na szczęście trafia do nas ten smok, jeszcze Brunes z tego wszystkiego uciekł. Mamy także Kackosa, który wraz z tym ultimatem robi spore szkody przeciwnikowi, ale Wulu cały czas przy życiu. Po prostu się z tego wyleczy. Pookie Style próbuje, ale dosłownie jednego ataku zabrakło. A co robi Dominant? Bo to już jest trójka na jego koncie. Jeżeli dosięgnie, jest to trafienie i on to chyba wszystko przeżyje. Och, ta tarcza i przyspieszenie. Ja cię kręcę, ace dla Greków. No i właśnie, Maguire, tutaj trzeba porozmawiać o wpływie tego Kennena na rozwój, czy zdążył. W poprzedniej walce, no to jest 10 sekund. Raczej nie zdążył, bo też nieco wcześniej upada sam Herald. A teraz pogoń za Wulu, który chce to wszystko odwrócić do góry nogami. Pytanie, czy się uda. Na razie całkiem sporo obrażeń w Kackosa. Jest także ta riposta, ale chyba wreszcie zostanie wyeliminowany. Poskromiony jest shutdown dla Brunesa. Dodatkowe, nie wiem, 600 sztuk złota. Uriano z tym znizało. Fajne rzeczy zobaczyliśmy, ale znowu Kik wysyła wycieczkę, żeby uśpić Wulu. Grupa operacyjna w tym samym składzie. No nie, to jest powtórka. To jest jakiś sequel, tylko czy tym razem Wulu będzie w stanie cokolwiek na to poradzić? Sporo obrażeń zadał Kackosowi, ale nie rozbił tych dwóch kolejnych punktów witalnych, które prawdopodobnie oznaczałyby śmierć polskiego toplanera. Nadchodzi kick, nadchodzi kick, jest tam Brunes, jest tam Pookie Style. Zdecydowali się, oddajemy na Shora, ale nie damy przeciwnikom duszy. Fiora po prostu tutaj upadnie, wydaje mi się, że Pookie Style powinien być w stanie go wykluczyć, chociaż zasuwa Wulu bardzo szybko. Brunes jednak z Pookie Stylem będą w stanie go dorwać na sam koniec tej sytuacji. W międzyczasie Raxu kupuje tam trochę czasu. Jakaś większa zadyma, nadchodzi Kackos, to może być niezłe dla Polaków. Maguire, sytuacja nie wygląda na taką pokaną jak jeszcze chwilę temu. Chociaż Nashor trafia jednak do przeciwników i trzeba się tu po prostu wycofać. Wystarczy to. Dwie eliminacje i wzięcie tego smoka. A może nawet i trzecia, bo tutaj biegną za Dominantem. Cały czas Loki przy życiu i on będzie zadawał obrażenia, ale sam także w odpowiedzi zgarnął sporą ich dawkę. Jest dobry stun nad Kackosa, jest także shutdown dla niego. I Polacy tutaj znaleźli naprawdę niezłe wyjście. Tylko pamiętajmy, ta Fiora jest mocna, a Karim nie ma ulta. No, teraz by poszukali jakiejś inicjacji. W końcu mamy smoka i Fiora także dołączyła do reszty składu Anorthosis. Raxu próbuje zainicjować, ale będzie to martwy. On jest wyłapany i już w tym momencie wyeliminowany. Wulu pojedynkuje ale się z Brunesem. Ale zaczyna Kackosa, on zmasakrował tylny szereg przeciwnika. Pookie Style cały czas tańczył z Wulu, jednak mimo wszystko to Grecy wyjdą zwycięsko z tego teamfightu. Maguire, Pookie Style jeszcze zanurkował, był w stanie wykluczyć Orianę. To chyba najlepsze, na co mógł tutaj liczyć. Tańczy dalej, flaszuje, stara się zadać obrażenia, ale wobec tej Fiory po prostu
prostu nie ma opcji. Najwyraźniej R3 Fiora jest odpowiedzią na wszelkie troski ze strony Kennena. I zobacz, że już ustawił się. Znalazł tam wejście na plecy rywala. To może być dobre dla Kick Maguire. Obserwujmy Kackosa. To może być perfekcyjne wejście. Chociaż rywale po prostu mu zwiewają. I ten zegar chyba kupi mu tylko chwilę. Ale Luke już przypieczętował jego losy. W tym momencie póki staje na celowniku. Wchodzi w niego Xin Zhao. Wygląda na to, że Kick po prostu zostanie tutaj zniszczony. Bo to są 3 eliminacje. 4, przepraszam. I Raxo Sambazy nie obroni. Anortosis Famagusta z pierwszym zwycięstwem nad drugim reprezentantem Ultraligi. No i wydawałoby się, że to wejście od Kackosa, które kupiło niezwykle dużo czasu, pozwoli Polakom tutaj wyeliminować przeciwników, ale tam Wulu oraz Dominant utrzymali się przy życiu, sami zapewnili eliminację i proszę bardzo, tak jak...